Bomba, wow, 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 co ja widzę, co ja widzę? Tutaj mi się pali kopalnia złota, mi się pali. No nie, no nie, 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 nie. Zgodnie z tym, co jest w naszym planie budowy, zrobiliśmy sobie jedną farmę świnek. Następnie zrobiliśmy chandel, gdzie wytapiamy tłuszcz ze świnek, a następnie ten tłuszcz plus brąz, który już tutaj ładnie, systematycznie i bardzo elegancko wytwarzamy, jest przerobiony właśnie na te nasze świeczniki. Świeczniki faktycznie tutaj będą ładnie tutaj się prezentować. Tutaj w sumie mógłbym zrobić troszkę inaczej to rozstawienie. W sumie mógłbym, ale zostawmy to już jak teraz jest. Najważniejsze jest to, że to się wszystko ładnie produkuje. Choć tak powiem szczerze, że tutaj mógłbym zrobić tego, a tu mógłbym stać, wow, sam środek. Całe szczęście tutaj nic nie było, ale mimo wszystko chronimy przyrodę, chronimy w otaczającą nas przyrodę. Nie pozwalamy, że tutaj nic spłonęło w tych rejonach, więc proszę tu ugasić i żeby było ładnie, proszę o ugaszone, elegancko, tak właśnie miało to być. Dobra, super, świetnie w takim razie. Słuchajcie, teraz naszym najważniejszym zadaniem jest rozpocząć wydobycie metylinu. Metylin jest tutaj, więc można by ładnie to go właśnie pociągnąć. On potrzebuje do wydobywania, no wiadomo, wszystkie te surowce, jakie mamy dostępne, plus 75 żelaza, 75 żelaza, następnie później, żeby to przerobić, potrzebujemy heavy oczywiście, czyli on będzie leciał tutaj, natomiast metylin fundry potrzeba aż tutaj, więc pewnie postawię to w tym miejscu, gdzie on będzie sobie samodzielnie przetwarzał tą sztabę, a następnie te wszystkie sztaby, słuchajcie, będą przetwarzane w chyba zegary mistrza, nie wiem jak to nazwać. Mamy tu po dwie sztaby, akurat te sztaby stąd i te sztaby stąd będą łączone gdzieś w tym miejscu i będą wysyłane prościutko do naszego króla. Przepraszam bardzo, do Tax House, czyli ten Tax House postawimy tutaj. Taki jest pomysł, taki jest zamysł. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Mamy nadzieję, że słusznie tutaj wszystko wykonuje. Nie będzie większych zdziwień. Póki co robimy, czyli wydobycie metylinu robimy sobie chyba w tym miejscu, tak jak powiem wam, czy... A mogę w sumie tutaj zrobić, słuchajcie, tu mamy metylin też, więc tu nawet byłoby bliżej. Nie musiałbym bardzo latać z tym wszystkim, więc zróbmy to już tutaj, wydobycie metylin. Mithril, przepraszam, ja to metylin mu nazywam, a to jest Mithril Mine, dobra, Mithril, przepraszam, od samego początku źle mówię, teraz się muszę faktycznie poprawić, dobra, czyli jest dużo, dużo zasobów, ale musimy to teraz te zasoby tutaj po prostu dociągnąć, więc prawdopodobnie kopalnia srebra chwilowo będzie musiała sobie dać na wstrzymanie, no ja chyba, że tego srebra w sumie zanim dostarczymy to troszkę minie. Dobra, to puśćmy zasoby tędy. Tutaj raczej to chwilowo to odetnijmy i wysyłamy tutaj. Oczywiście tutaj także zmieniam tryb, że tutaj leci wszystko, all, wszystkie zasoby, nawet drewno, przeżyją to jakoś. I tutaj zróbmy ścieżkę w sam raz do tego miejsca. Bardzo fajnie będzie. Tylko tak, tutaj zrobiłbym faktycznie, żeby tutaj srebro nam nie leciało w inne miejsce. Więc zróbmy to, poczekajcie, w następujący sposób. Żeby tutaj trzeba sprzedać tą działeczkę i tutaj postawić logistyki, żeby tutaj srebro wchodziło tylko i wyłącznie srebro. Właśnie, tylko srebro tu wchodziło. Choć przepraszam, tutaj, a my nie chcemy, żeby tam srebro. Kurczę, szkoda, że nie ma negacji, brakuje mi czegoś jak negacja, że tylko srebro. No ale dobra, trudno, nasza strata srebra będzie mniej najwyżej. I znowu coś płonie, okej. No, póki co wszystkie te płonące nas omijają całkiem szczęśliwie, jest super fajnie. Natomiast tak, potrzebujemy dużo żelaza, więc sprzedajmy tą działeczkę, sprzedajmy tutaj wszystko i możemy, tutaj mamy 110 żelaza, mamy 75, sądzę, że można to wszystko wysłać, żeby tutaj już nam budowało, więc niech budują elegancko. Dużo tego nie będzie, tutaj cegły jak widzicie idą, tutaj wszystko ładnie idzie, więc szybko to wydobycie zrobimy, tutaj tylko heavy ore reaper, no i tutaj jeszcze brakuje nam wytwarzania w tym miejscu, żeby tak, tutaj była ścieżka tędy, a tutaj zmienimy na przetwarzanie processing, nie process mining, metal foundry i właśnie to ja chciałbym tu zobaczyć. Dużo, dużo roboty, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale spokojnie i to ogarniemy. I takie rzeczy się idzie tu ogarnąć. Tutaj brakuje nam troszkę, minimalnie brakuje cegieł, które będziemy... A właśnie, nie spojrzałem, co jest potrzebne do wydobywania, czy też tu są narzędzia potrzebne. Prawdopodobnie tak, ale to ogarniemy na spokojnie. Już jesteśmy bardzo blisko końca tej kampanii.
Pora rozpocząć wydobycie tutaj naszych latarni. Lecą już w tym właściwym kierunku. Super, ci tutaj wysyłam pierwszą dostawę latarni do naszej kopalni. Tutaj już ścieżka jest wyznaczona, tutaj już narzędzia też za chwilę będą czekać. Tylko tak póki co mamy trochę deficyt, jeżeli chodzi o żelazo, bo tutaj do budowy tego zegarmisza potrzeba aż 150 sztuk żelaza. Słuchajcie, to nie są przelewki, 150 sztuk żelaza, naprawdę jest tego całkiem sporo. Póki co, tutaj na razie to odcinam te dostawy, bo potrzebuję tutaj wysłać w to miejsce narzędzia. Słuchajcie, tutaj potrzebuję wysłać narzędzia. Zobaczmy, czy coś gdzieś płonie. Tu nam płonie, już się zajmujemy tym. Straż, ogarniamy straż. Proszę szybko ogarniać straż, bo tutaj nam zaraz spłonie farma, a my tego nie chcemy, żeby nam farma tutaj płonęła. Co to nie, proszę bardzo, ogarniamy, super, bardzo fajnie. I gaszenie, i dziękuję, ugasiliśmy, bardzo dobrze, w takim razie tutaj wszystko już bezpieczne, wszystko jest w porządku? Tak, udało się, dwa razy dostała nasza produkcja złota, raz dostała, widzę, farma, a tak poza tym głównie drzewa jakieś obrywają. Póki co produkcja metylinu już się rozpoczęła. Tutaj przyjmujemy, wyłączmy, ustawmy all. Ja to spaliłem na panelce, ale mamy 12 sztuk. Tu już się przetwarza, bardzo dobrze, czynnik się to przetwarza. Tu już się też sztaby złota wydobywają. Srebro nam się zatrzymało, czy mi się wydaje? Tak, srebro się zatrzymało z prostego powodu. Narzędzi im brakło, a jak kopalnia złota ma narzędzia? Kopalnia złota też nie ma narzędzi, słuchajcie. Też trzeba się podzielić narzędziami, więc tutaj mamy ogarnięte. Teraz tylko dużo sztabek żelaza, jeszcze na przykład 104 sztabki żelaza. Jak to pozyskamy? Jeszcze nie wiem, ale póki co dużo klikania. Jesteśmy dosłownie 1024 do Tax House. Czyli jeszcze musimy zbudować Tax House. Kurczę, i co jeszcze? I co jeszcze? Ale to jest tylko glina. To jest do ogarnięcia bardzo szybko. Więc w sumie można nawet sobie taki sposób puścić, żeby to ładnie stąd wysyłało. I tutaj ogarniamy. I to Tax House szybko się zbuduje. Póki co zarobki mamy coraz mniejsze, coraz mniej ludzi, ale już to jest ostatni budynek, który musimy tu zbudować. I całe szczęście, bo już nie wiem, ile miałbym jeszcze tak budować. Póki co latarenki idą, więc mógłbym nawet to powiem szczerze, zapauzować, mamy dużo ich, ale dobra, niech się produkują. Tak proces dostarczania jest bardzo, bardzo długi. Póki co, jak powiedziałem, dorobimy sztaby żelaza. Nadeszła chwila prawdy, mamy już wszystko, mamy metylin ingot, mamy także inne sztabki, pora zebrać troszkę tych sztabek i wyruszyć na produkcję. Tutaj właśnie mamy tą produkcję, na której bardzo mi zależy, więc teraz tak, odpinamy tą lokalizację, odpinamy tą i tutaj wszystkie sztabki, słuchajcie, wysyłamy tam. To miejsce, gdzie Clocksmith będzie wykonywany. Jestem ogromnie ciekaw, jak będzie to wszystko funkcjonowało. Czy to będzie faktycznie produkowało nam... ale ja tego tak nie chciałem. O nie. Proszę mi tego nie wysyłać. Dlaczego wy mi to wysyłacie? Dobra, są pierwsze zegarki, 32. Ale dlaczego mi te zegarki tam wysyłają? Ja tego nie chciałem. Najgorsze, faktycznie, jeżeli wy to stawiacie, chyba że da się to wyłączyć. No nie, niestety portal zrobił mi kuku. Naprawdę, portal jest zły, portal jest niedobry. Naprawdę, portal jest... nie stawiamy portalu koło miejsca, gdzie możemy wysyłać te rzeczy. Naprawdę, to jest złe. Ale możemy z tego jakoś wyjść obronną ręką? Nie wiem. W sumie możemy, słuchajcie, możemy wysłać te surowce w taki sposób, że tutaj te surowce będą wysyłane tak, naokoło, na okrętkę i prościutko tu. Dobra, jest wyjście z tej sytuacji, ale w życiu bym nie wpadł na to, że taki sposób nas załatwią. No nie, myślałem, że będzie to bardziej rozsądne. No ale mimo wszystko, słuchajcie, mamy już 304 sztabek, tutaj mamy, tu się jeszcze troszkę drewna trzeba by dopuścić, więc można by to puścić ewentualnie w taki sposób, żeby drewno jeszcze tutaj wchodziło i tutaj nam produkowało. Tutaj ładnie się drewno by też produkuje. Mamy wszystko, mamy praktycznie wszystko. Aha, tylko że tu drewna nie dostarczamy. A no właśnie, bo my tu drewna nie dostarczamy. Tutaj trzeba by drewno dostarczyć, więc wiecie co? To jest spoko, opcja. Żeby dostarczyć drewno, chyba coś popsułem właśnie, tak? Tak, popsułem chyba to, że wysyłamy tutaj, a no właśnie, chyba trochę popsułem, no ale dobra, w takim razie słuchajcie, tutaj chcę, żeby drewno docierało, tak, mamy 30, sztabek 30, aha, bo to będzie chodziło w kółko, można i tak, nie sobie krąży w kółko, krąży gdzieś tam, ale póki co
Mamy 800, słuchajcie, mamy 840, nie wiem czy to są zegarki, kurczę, i znowu gdzieś piorun walnął, gdzie? Aha, idealnie, tu zgasiła woda, już zgasiła, tam była woda w zapasie, więc spoko, no ale to mi się wydaje, że wygląda jak zegarek. Nie wiem co o tym wyglądacie, wymyślicie, i według mnie to jest troszkę jak zegarek. Ale, no wiecie, różnie to może być, różnie to może być analizowane. Mimo wszystko, tutaj ładnie wszystko i dostarcza do naszego do naszego króla i do Wojto. Zarabiamy, nie zarabiamy. Bo na tym nie zarabiamy, musimy po prostu im to dać. Ale to jest ostatnia rzecz, to jest ostatnia w tym momencie rzecz, którą musimy zrobić. Zrobiłem głupi błąd, ale i tak wychodzimy na swoje. Wychodzimy na swoje, czekamy na to, jak te wszystkie rzeczy. Patrzcie, jakie się zebrało tutaj tłumik tego wszystkiego. Dobra, więc co zrobimy tak, że ja to sobie odepnę w tym miejsce i niech to wszystko leci tam. Zobaczymy, mamy to. Hej, ścisz głos, żeby Wojto nas nie usłyszał. Odszukałem jeden z wpisów, które Wojto najwyraźniej nie chciał, żebyśmy go zobaczyli i przetłumaczyli. Jego zachowanie sprawiło, że pomyślałam, że może by coś, czego mógłby użyć, aby wydostać ojca z lochu. Ale chodziło tylko o smoki. Coś o specjalnej świątyni, zniesionej dla smoka? Część tekstu mówi, że w pobliżu znajdują się starożytne archiwa krasnoludów. Nie wiem co ma to wspólnego z tym wszystkim, ale spróbujmy znaleźć archiwa. Zajmę się Wojto i królem. Cicho! Ktoś idzie. Czy moje zegarki zostały już dostarczone? Ach, witaj mój panie. Pierwsza dostawa właśnie została dostarczona. Spójrz tylko, jak pięknie się błyszczą. Niebywałe. Nie jestem w stanie opisać tego piękna. Cudownie. Pora zostawić tą deszczową pogodę za nami. A nie możemy jeszcze chwilę zostać? A dlaczego mielibyśmy zostać? Mamy wszystko, po co tutaj przybyliśmy. Ponieważ, bo jest tutaj więcej Mytiru. Nie oszukuj mnie, bardzo dobrze znam ten region. Wykorzystaliśmy najbardziej dochodowe złoża Mytiru w tej okolicy. Naprawdę? Tak, znaczy z rekordów, zapisków, nic tu więcej nie ma. Sprawdzałem te zapiski jeszcze raz i znalazłem ukrytą wiadomość. Jest tutaj najbardziej dochodowy, najbardziej bogaty zasób Mytiru, jakiego ludzkie oko nie widziało. Bogactwo, jakiego ludzkie oko nie widziało? Tak, i jeszcze bardziej to wartościowe. Nawet więcej niż to wszystko, co do tej pory znaleźliśmy. Cudownie! Jestem przekonany, że to nie jest poprawne. Jednakże spojrzenie na to nie zaszkodzi, prawda? Muszę mu dawać mniej lekarstw. Co mówiłeś? Mój zegarek tak głośno tyka. Jeżeli to jest twoje życzenie, mój panie, zostajmy tutaj chwilę dłużej. Wiesz co robić, emisariuszu. Okej, okay. Zakończone, a jeszcze mamy, musimy faktycznie Ruin of Tid Akil, czyli tutaj niech sobie kasa zarabia. Słuchajcie, tutaj zrobimy tak, że zrobimy, żeby te surowce stąd, ciekaw jestem ile to kosztuje. Jeżeli ja bym to sprzedał, kurczę, właśnie chcę tutaj jakoś się przedostać w tą lokalizację, tylko wszędzie mi nie pozwalają. Wiecie co? Zrobimy inny myk. Zrobimy w taki sposób, żeby te surowce tutaj były, docierały w tym kierunku. Tu, proszę, do tego miejsca i tutaj ma być wszystko sprzedawane. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie w rozrachunku, ile te czasomierze kosztują. Jestem ogromnie ciekaw tego, tylko one nie chcą w tym momencie, ta produkcja nam stanęła. Czy my nie produkujemy już tych czasomierzy? O co chodzi?
Aha, bo tu jest, tutaj nic nie możemy z tym zrobić. To wiecie co, tu wyłączmy, niech ta produkcja tutaj, i ile za czasomierz dostaniemy? Czasomierz nie jest na handel? Nie jest na sprzedaż? O nie, co za ściema. No dobra, słuchajcie, w takim razie zróbmy tak, że tutaj wyłączam tą produkcję, tu wyłączam tą produkcję. Choć w sumie mogę zrobić to w taki sposób, że tutaj będzie wysyłane. W sumie też nie będzie wysyłane w nicość, bez sensu. Bez sensu to się zrobiło, no ale dobra, zróbmy to tak, że tutaj będzie wysyłane tak. I liczę na to, że jakoś to sprzedamy. Choć liczyłem, naprawdę uwierzcie mi, że liczyłem na to, że tutaj troszkę na tym, tych zegarkach jakoś inaczej zrobimy. Ale nie, zrobili nas bambuko. Niestety, po raz kolejny, wcale się nie zdziwiłem. Wcale, a wcale. No ale dobra, w takim razie szukamy tych ruin, o których ona mówiła. Proszę, Tytakiv to było miało być? Proszę bardzo, zrobione, ogarnięte. Mytyl ingot, okej, już wszystko wiadomo. Te sztabki w takim razie stąd będą wychodzić zupełnie w inne miejsce, tylko trzeba je tutaj odpowiednio przygotować. Ile tych sztabek tutaj potrzeba? Stuwa o wszystkich sztabek. To jeszcze wesele się robi. To dajcie mi jeszcze chwilę, bo widzę, misja się nie chce skończyć. Wow, znowu mamy jakąś runę, słuchajcie. Jaka rana. Szybko, pokaż mi, co znalazłeś. Tak, to jest to, co szukaliśmy w tej świątyni. O jakichś smokach, o jakiejś broni. To nigdzie nas nie prowadzi. Cicho, Wojto jest przy drzwiach. Więc, czy znalazłaś ukryte źródło metylinu? Chwileczkę. Co to jest? Ty nie szukałaś depozytu. Ty szukałaś informacji o tej przeklętej świątyni. Wszyscy będziecie cierpieć z tego powodu. Uspokój się, Wojto. Co się stało? Weź odrobinę mojego lekarstwa dla relaksu. Mam was dosyć, ludzie. Myślałem, że będzie łatwiej was kontrolować niż te krasnoludy. Jednakże byłem w błędzie. Jeżeli ktokolwiek cokolwiek tu kontroluje, to jestem ja. Och, zamknij się w końcu. Jesteś głupi, leniwy, chciwy. Jesteś wymówką króla. Jesteś niczym w porównaniu do mnie. Wojto, przerażasz mnie. Co to wszystko ma znaczyć? Począwszy od głębokiego warknięcia, narastającego do ogłuszającego ryku. W mgnieniu oka panuje chaos. Ludzkie ciało Wojto rozpada się we mgłę. W pokoju pojawia się ogromny smok. W samym środku pokoju z mapami, zapełniając pełną przestrzeń, minimalnie zostawiając dla króla i Charlotte. Jednym machnięciem skrzydeł wybija się przez tylnią ścianę na zewnątrz. Zakończmy tą farsę. To byłem ja od samego początku. Dymir niosący chaos. Prawowity władca Malmeru. Smok! Rzeczy samej, mój królu. Uklęknij przede mną. W przeciwnym wypadku zniszczę cię tak jak te kłamliwe krasnoludy, które spiskowały przeciwko mnie. Zresztą nieważne, jesteś taki sam jak te krasnoludy, które odstraszyły mojego drugiego Azaela. Nie ma niczego, co by usprawiedliwiło, że mógłbyś żyć dalej. Ale najpierw zajmę się tym słabym emisariuszem i upewnię się, że nigdy więcej nie będzie mógł użyć tej broni. I odleciał do Malmeru. Co się właśnie stało? Wojto był smokiem? Teraz to wszystko ma sens. Dlatego nas starał się trzymać jak najdalej od tych ruin i od tych archiwum.
Zapiski w archiwum mówią, że krasnoludy zbudowały broń dla samych siebie, aby uwolnić się spod tyranii Temira. Musi być ona ukryta gdzieś w tej świątyni. Jeżeli jednak krasnoludy miały tą broń, dlaczego smok ciągle istnieje, a krasnoludy już nie? Temir musiał dowiedzieć się, co planowały, i wymordował je wszystkie. I dlatego nie mogły jej aktywować. O nie, on teraz leci właśnie do Malmeru zatrzymać tą broń przed aktywacją. Musimy w takim razie działać bardzo szybko. Mamy odrobinę czasu, zanim on dotrze do ciebie. Może damy radę walczyć o życie niewinnych, których Temir wymordował. Emisariuszu, śpiesz się. Podgotuj podróż na południe. Ta broń musi być gdzieś ukryta w tej świątyni. Wow, ile dialogów. Ciężko, przepraszam, jeżeli coś przeinaczyłem, coś przekombinowałem. Nie zawsze płynnie umie ten angielski, ale starałem się względnie oddać to, co tutaj było zawarte. To była najdłuższa misja do tej pory, jaką zrobiliśmy. Mamy 97 minut na liczniku. Sami widzicie, ile te misje zajmują. To jest mega, mega, mega potężnie. I została ostatnia misja, Region of Chaos. Będzie finał, moi drodzy, finał tej kampanii już niedługo. Natomiast jeżeli wam się odcinek podobał, zapraszam was do łapkowania, do polecenia i do komentowania. Starałem się jak mogę skrócić, ale sądzę, że ten odcinek chyba będzie najdłuższym z tych wszystkich, jakie do tej pory nagrałem. A kto wie, czy finał nie będzie nawet podzielony na dwa odcinki. Zobaczymy. W każdym razie jeszcze raz zapraszam was na wielki finał Malmery. Jeszcze raz ogromne dzięki. Pozdrawiam was, Staniu. Hej, hej.